Hity 24 kolejki, klasyk PKO BP Ekstraklasy przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach. Widzew Łódź podejmuje Legię Warszawa. Legię, która może awansować na trzecie miejsce w tabeli, jeżeli oczywiście z Łodzi wywiezie 3 punkty. To jest cel, który piłkarze Kosty Runiajcza stawiają sobie dosłownie od pierwszych sekund, bo zaraz po pierwszym gwizdku Szymona Marciniaka Paweł Wszołek na głowę Morishity i broni w tej sytuacji Rafał Gikiewicz. To była dosłownie 14 sekunda meczu, a Legia już mogła prowadzić, jednak japoński pomocnik powstrzymany przez bramkarza Widzewa, ale napór Legii w pierwszych minutach był niesamowity. Mark Gual do Morishita sam na sam, piłka w bramce. Ale co? Jesteś spalony! I dokładnie zobaczymy, że rzeczywiście sędzia dobrze dostrzegł tutaj pozycję spaloną w momencie, kiedy Gual podawał do swojego kolegi z drużyny Ryoya Morishita. Był na spalonym. Gola nie ma, a więc wciąż 0-0, ale Legia się nie zatrzymuje. Jest z prawej strony ponownie Wszołek. Wszołek do Marka Guala minimalnie spudłował król strzelców poprzedniego sezonu i łapie się za głowę na napastnik Legii Warszawa, bo to była kolejna doskonała okazja. Tam jeszcze widzieliśmy rykoszet, który być może uratował Gikiewicza i uratował piłkarzy Widzewa. Morishita po raz kolejny, wrzutka w pole karne, tym razem Wszołek strzelał głową, ale piłka skozłowała, zbyt lekko uderzona, aby Giki miał jakiekolwiek problemy z interwencją. No i rusza też Widzew Łódź, minimalnie niecelny strzał Antoniego Klimka, który tutaj daje sygnał do ataku jeszcze po rękawicy Dominika Hładuna. Gospodarze jednak nie zamierzają się tylko bronić. Po pierwszym kwadransie przygniatającej przewagi Legii rusza Bartłomiej Pawłowski, Iman Rondic, ale piłka bardzo daleko obok bramki. Dobrze pilnowany tam napastnik Widzewa Łódź. No i wracamy na połowę Widzewa. Kolejna akcja Legii. Josue do Morishity. Morishita z lewej strony boiska wycofał do Guala. Mark Gual, jak on tego nie trafił. Łapie się za głowę hiszpański napastnik. Znów legioniści byli blisko. Znów zabrakło centymetrów tak naprawdę, bo minimalnie piłka przeszła nad poprzeczką. Dzieje się mnóstwo w tym spotkaniu, chociaż wciąż bez bramek. Fabio Nunes z prawej strony boiska na głowę Rondicza nie sięgnął piłki, ale tutaj naprawdę niewiele brakowało tym razem, jeśli chodzi o Widzew, bo gdyby Rondicz zdołał uderzyć piłkę głową, no to pewnie Hładun nie miałby nic do powiedzenia. Już końcowe fragmenty pierwszej połowy, ponownie Rondicz, który próbował przewrotką zaskoczyć Hładuna. Piłka odbiła się od Augustyniaka i w rękach bramkarza Legii, który był w tej sytuacji czujny. W drugiej połowie tempo nieco spadło, ale wciąż to Legia ma przewagę, tyle że brakuje klarownych sytuacji. Ten strzał Marka Guala znów obroniony przez Rafała Gikiewicza. No i już mamy doliczony czas gry. Legioniści wciąż biją głową w mur. Może w doliczonym czasie Wojciech Urbański, 19-latek, debiutujący w Ekstraklasie, do Bartosza Kapustki. Ten jednak zbyt lekko i Gikiewicz broni. Czy to była piłka meczowa Legii? Może tak być, ale jeszcze gramy, jeszcze doliczone minuty przez Szymona Marciniaka. Już trzecia minuta doliczonego czasu gry. Klimek w pole karne, zamieszanie, jest Fran Alvarez, jest gol! Widzew wygrywa z Legią 1-0, szaleństwo w Łodzi! Fran Alvarez w 93 minucie doprowadza do sensacji, ależ radość Rafała Gikiewicza, ależ radość tych prawie 20 tysięcy kibiców, którzy tutaj przyszli zobaczyć, jak Widzew po raz pierwszy od, uwaga, 24 lat wygrywa z Legią Warszawa. Tak, ostatni raz Widzew w Ekstraklasie pokonał Legię w 2000 roku i teraz sensacyjnie, niespodziewanie, po golu w 93 minucie, po trafieniu Frana Alvareza, Widzew pokonuje Legię. To jest coś niesamowitego, co wydarzyło się w Łodzi. Widzew Łódź lepszy od Legii. Widzew awansuje na 10 miejsce w tabeli. Legia zamiast wskoczyć do top 3 pozostaje na 6 pozycji. Niespodziewanie i sensacyjnie w Łodzi. Widzew lepszy od Legii. Wynik 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.